Strajki w 80 roku nie były jakimś wielkim zaskoczeniem dla mnie osobiście, chociaż skala tych strajków przerosła wszelkie moje wyobrażenie, bo nie sądziłem, myślałem, że strajki być może gdzieś tam się zakończą na kilku kopalniach. Tymczasem to się rozlało praktycznie rzecz biorąc na wszystkie kopalnie. Oczywiście Iskra poszła z wybrzeża i myśmy za tą Iskrą poszli. Natomiast te strajki w 80 roku to było takie pierwsze doświadczenie. Tak? Pamiętam, pomagałem wtedy koledze Edwardowi Czernyszewiczowi. To był przewodniczący tych strajków, można powiedzieć, wtedy na Andaluzji. Człowiek bardzo takim, powiedział, zdecydowany, jednocześnie już dojrzały w tych poglądach takich, powiedział, społecznych. Bardzo aktywnie chciałem się włączyć momentalnie. Oczywiście było tak, że każdy mógł się włączyć, prawda? To była kwestia jakby jakiejś osobistej decyzji, osobistej, bym powiedział, postawy, nie wiem, odwagi, zaangażowania, czegokolwiek, nie wiem jak to nazwać w tej chwili. Mnie to wciągnęło, mnie to pociągnęło, widziałem słuszność w tych postulatach, w tym wszystkim, co się tam działo. Momentalnie próbowałem się zaangażować w jakąś taką konkretną działalność i wtedy Edek Czerdyszewicz był taką osobą dla mnie bardzo jednoznaczną, którą w pełni jak gdyby w poparcie tej osoby się zaangażowałem. Pamiętam, jak wyjeżdżał do Szwecji już po odbyciu kary więzienia w stanie wojennym, wszystkie dokumenty takie bardzo ważne dla niego właśnie u mnie zdeponował, zostawił, ja je trzymałem, ukrywałem przez jakiś czas, później gdzieś tam przekazałem kolegom z Solidarności, Komisji Zakładowej, część chyba poszła też do regionu. W każdym bądź razie te materiały jego osobiste, ważne, trzymałem przez lata u siebie i to był też taki jakby element, który mnie umacniał w takim poczuciu, że jednak coś istotnego robiłem i dla Edwarda było to ważne, tak? Miałem jakieś zaufanie u niego, że właśnie mnie te dokumenty powierzy. Tak. Zaangażowanie w strajk, no to tak jak wszyscy wtedy uczestniczyłem, że tak powiem, w tych działaniach normalnych, prawda? Więc wiadomo, że strajkujący brali odpowiedzialność za to, co się działo na kopalni w trakcie strajku, więc od razu wystawialiśmy straże, żeby pilnować mienia, prawda? Żeby w tym chaosie, w tym jednak troszeczkę zawsze bałaganie w trakcie strajku, no nie zdarzyły się sytuacje, których sami nie chcieliśmy i nie chcieliśmy też takich sytuacji prowokować, więc te straże, te, powiedział, służby, które się wtedy wykształciły w trakcie strajku, były bardzo ważne, bo z jednej strony trzeba było do ludzi docierać na bieżąco z pełną informacją tego, co się dzieje. Przede wszystkim trwały negocjacje, prawda, na wybrzeżu, później trwały negocjacje tutaj u nas w Jastrzębiu i w Katowicach oczywiście. Te wszystkie, powiedzmy sobie, informacje musiały w jakiś sposób sprawnie docierać do ludzi. Cała organizacja, że tak powiem, przepływu tej informacji, to były takie zadania strajkujących, ale to zabezpieczenie mienia, zabezpieczenie ludzi, zabezpieczenie dołu, to były dla górników bardzo ważne rzeczy. Oni bardzo tego pilnowali i w to wszystko, tak jak inni koledzy, się angażowałem i starałem się realizować w trakcie tych dni strajkowych wszystko to, co tam ode mnie, że tak powiem, wymagano. Natomiast no, oczywiście strasznie się cieszyłem, tak jak wszyscy koledzy z podpisanych porozumień. No już nie powiem, że ta bomelka tak zwana za nieprzepracowaną niedzielę została mi anulowana i jakby odzyskałem też tą swoją gratyfikację i troszeczkę honor, jak gdyby, że tych, bym powiedział, dyscyplinarnych kar, które nałożono wtedy na mnie, już nie było, cofnięto mi to i
I mogłem się po prostu z tego faktu najnormalniej, że tak powiem, po ludzku cieszyć.